Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na wypróbowanie przepisu ciasta szpinakowego. Jest ono pyszne, puszyste. Jak sami widzicie, pasuje do różnych ciast, więc zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. A oto przepis na to pyszne ciacho. Do zrobienia ciasta szpinakowego potrzebne będą nam składniki. Oczywiście szpinak, 120 gram. Ja mam już tutaj szpinak umyty. Następnie dwie szklanki mąki typ 500. Ja mam szklanki o pojemności 250 ml. Jedną szklankę cukru. Jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. 3/4 szklanki oleju. I 3 jajka Elki. A więc zabieramy się do pracy. Szpinak będziemy blendować i do szpinaku dodamy 2 łyżki oleju. Szpinak zblendowany odkładamy. Jeśli ktoś używa szpinaku mrożonego, to proponuję, aby dołożył barwnik, bo nie będzie miał takiego ładnego zielonego koloru potem ciasta. Ale jeśli ktoś używa szpinaku surowego, barwnika nie potrzeba dodawać. Następnie będziemy potrzebować mikser. Trzy jajka. Dodajemy jedną łyżeczkę cukru waniliowego i nasz cukier. I będziemy to miksować na puszystą masę. Jajka mamy już ubite. Dodajemy teraz mąkę i mieszamy na małych obrotach, dodając mąkę, proszek do pieczenia i szpinak. Mieszamy tylko do połączenia się składników. Następnie nasze ciasto będziemy przekładać na blaszkę. Ja mam już blaszkę szkowaną pokrytą papierem do pieczenia. Blaszka moja jest o wymiarach 28×18. Teraz nasze ciasto włożymy do piekarnika nastawionego na 180 stopni z funkcją góra-dół na około 40 minut.
Słuchajcie, po 40 minutach wyciągnęłam moje ciasto szpinakowe. I tak wygląda biszkopt po upieczeniu. Jak widzicie, bardzo puszysty, zielony. Myślę, że przepis Wam się na pewno spodoba i go zastosujecie. Górę zawsze można pokruszyć i dać do ozdoby ciasta. Zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.